W tym wzorze moc oznaczona jako P jest funkcją wykonanej pracy oznaczonej przez W i czasu, w jakim ta praca została wykonana oznaczonego przez T. No i mamy ten wzór, że P to jest W przez T, czyli moc równa się praca przez czas. Pracę mierzymy w kilogramach razy metr kwadrat na sekundę kwadrat, a czas jest mierzony w sekundach. Wybierz odpowiednią jednostkę dla mocy. No jak już się przekonaliśmy wcześniej, z jednostkami można w dużej mierze postępować bardzo podobnie do tego, jak się postępuje z wyrażeniami algebraicznymi, czy też z liczbami. Można je mnożyć, dzielić, podnosić do potęgi itd. Więc teraz, jeżeli chcemy znaleźć, jaka jest jednostka mocy, a wiemy, że moc jest ilorazem pracy i czasu, no to wtedy wiemy, że jednostką mocy będzie iloraz tych jednostek. Musimy jednostkę pracy podzielić przez jednostkę czasu. Tak, przy okazji ja może tutaj powiem, że ta jednostka, kilogram razy metr kwadrat na sekundę kwadrat, to się nazywa dżul. No i dowiesz się o tym na lekcjach fizyki, ale nie zaszkodzi się dzisiaj tego już dowiedzieć. Oczywiście to, jak się nazywa ta jednostka, nie jest tutaj potrzebne do rozwiązania tego zadania, ale może warto wiedzieć, że to się nazywa dżul, kilogram na metr kwadrat na sekundę kwadrat. Czyli jednostką mocy będzie ilora tej jednostki, mógłbym ją przepisać, ale zamiast przepisać to wyrażenie, to właśnie sobie użyję tej literki j, żeby wiedzieć, że to jest dżul, i to jest podzielone przez jednostkę czasu, czyli przez sekundę. Czyli muszę po prostu to podzielić przez to. No i teraz mógłbym tutaj napisać zamiast dżula to, to wyrażenie, ale nie lubię mieć takich piętrowych ułamków, więc te, żeby temu zapobiec, napiszę, że to jest dżul razy odwrotność sekundy. Raz 1 przez sekunda. No bo podzielić to znaczy pomnożyć przez odwrotność. No i teraz tutaj wpiszę właśnie. Ile jest ten joule? To jest kilogram razy metr kwadrat podzielone przez sekundę do kwadratu. I to jest jeszcze wszystko pomnożone razy 1 przez sekunda. No i teraz mnożę tak, jak się mnoży ułamki. Mnożę licznik razy licznik, mianownik razy mianownik. Czyli w liczniku będę miał kilogram razy metr kwadrat, bo tu mamy razy jeden, to nic się nie zmienia. A w mianowniku mam sekundę do kwadratu razy sekunda, czyli będzie sekunda do potęgi trzeciej. Czyli taka jest Jednostka mocy kilogram na metr kwadrat na sekundę do trzeciej. No to sprawdźmy, czy tutaj jest gdzieś ta odpowiedź. No jest, tutaj jest ta odpowiedź. Czyli zaznaczam to. A tak przy okazji to ta jednostka nazywa się wat. Moc się mierzy w watach.